Witam serdecznie. Dzisiaj temat dotyczący baroku i sarmatyzmu w klasie szóstej i spójrzmy na oś czasu. Barok, o którym dzisiaj będziemy mówić, to epoka w kulturze, architekturze i sztuce Europy, która zaczęła się pod koniec XVI wieku i trwała aż do połowy wieku XVIII. I zaczynamy. Pod koniec XVI wieku w kulturze, architekturze i sztuce po epoce odrodzenia nastąpiła nowa epoka, zwana barokiem. Nazwa ta pochodzi od słowa barokko, oznaczającego perłę o nieregularnym kształcie. Barok charakteryzował się przepychem i bogactwem dekoracji i form. Bardzo popularne były ornamenty, czyli elementy zdobnicze z motywami roślinnymi, mające zastosowanie w malarstwie, w architekturze i w rzemiośle artystycznym. W stylu tym powstawały malowidła, rzeźby, płaskorzeźby i zdobienia. Wznoszone w stylu barokowym wspaniałe, pełne zdobień pałace i kościoły miały na celu zadziwić i wywrzeć wrażenie na widzu oraz świadczyć o zamożności i potędze ich właścicieli. Barokowe, monumentalne malarstwo charakteryzuje się dużą ekspresją, bogatą kolorystyką i intensywnymi, jasnymi cieniami. I spójrzcie, tutaj mamy obraz Rubensa, upadek Fetona. Następnie mamy też autoportret z Izabelą Brandt, też Rubensa. Natomiast kolejny obraz to Domine Quo Vadis, Anibel Caracci. W Polsce w nowym stylu wznoszono okazałe, otoczone parkami pałace magnackie, bogato zdobione kamienice oraz liczne kościoły, m.in. w Krakowie, w Nieświeżu, w Lublinie, w Poznaniu i we Lwowie. Oprócz architektury rozwijało się dynamicznie malarstwo i rzeźba. I zobaczcie, mamy tutaj przykład architektury barokowej w postaci pałacu w Wilanowie. Jest to barokowy Pałac Królewski znajdujący się w Warszawie, w dzielnicy Wilanów. Został zbudowany dla króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery według projektu Augustyna Wincentego Lociego. Styl barokowy szczególnie popularny był w świątyniach katolickich, których wnętrza pełne złoceń i dekoracji miały pokazać potęgę kościoła katolickiego i umacniać wiarę katolicką. Barokowe kościoły były przeciwieństwem surowych świątyń protestanckich. Na zdjęciu, zobaczcie, mamy bogato zdobione wnętrze katedry w Lublinie. Na kolejnym zdjęciu przykład architektury baroku w postaci kościoła Opatrzności Bożej w Bielsko-Białej. Mamy tutaj takie elementy jak bardzo zdobna fasada z parami kolumn, zdobiący fasadę gzyms oraz krzyż górujący nad budowlą. Takie budowle często też były ozdobione rzeźbami. Co to był sarmatyzm i skąd się wziął wśród polskiej szlachty? Wiek XVII to czas, kiedy wśród polskiej szlachty pojawił się mit o pochodzeniu jej od starożytnego ludu sarmatów, będących uosobieniem odwagi, prawości, uwielbienia dla wolności i gościnności. Szlachcice nosili specjalny strój, podobny do tego na obrazie Jana Kazimierza tutaj. Strój ten składał się z przypominającego płaszcz kontusza oraz żupana, czyli rodzaju sukni, oraz szerokiego pasa kontuszowego wykonanego z jedwabiu i bawełny, opasującego trzykrotnie kontusz. W czasach sarmackich życie szlachty krążyło wokół dworów szlacheckich. To właśnie tam urządzano ciągnące się nawet kilka dni szczodre, bardzo bogate uczty, zabawy, kuligi i polowania. Wśród szlachty panowało przekonanie, że demokracja szlachecka jest ze względu na dające szlachcie przywileje najlepszym ustrojem na świecie. Z czasem takie myślenie przekształciło się w uwielbienie wszystkiego, co polskie, a nawet w niechęć do tego, co obce, również w stosunku do cudzoziemców. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnych odcinkach.